Lider rozgrywek podkarpackiej trzeciej ligi mężczyzn zespół TSV Mansard Sanok rozgrywał trzeci mecz sezonu 2012-2013, którym przeciwnikiem była Tęcza Żołynia. Goście, choć są beniaminkiem ligi, przyjechali do Sanoka po zwycięstwo. Inny plan na sobotni mecz mieli podopieczni Macieja Wiśniewskiego, którzy chcieli podtrzymać zwycięską passę. Pierwsze dwa sety bez historii. Gospodarze byli lepsi w każdym elemencie gry i zasłużenie prowadzili 2-0. Wtedy do głosu doszli zawodnicy Tęczy, którzy podwyższyli poziom i wygrali trzecią partię. W ostatnim, jak się później okazało, secie trwała walka punkt za punkt. Przy stanie 17-17 TSV podkręciło tempo, zdobyło 8 punktów, tracąc zaledwie 1 i w efekcie zwyciężając całe spotkanie 3-1. Wygraliśmy dwa pierwsze sety dość pewnie, na trzeci set przyszło rozluźnienie, ale udało się w czwartym secie pozbierać i no, zdobyliśmy pełną pulę punktów. Szkoda tego straconego seta, ale najważniejsze jest to, że mamy te 3 punkty i gramy dalej. Chciałbym pochwalić drużynę przeciwną, szczególnie w trzecim i czwartym secie zagrali bardzo dobrze, szczególnie w zagrywce i niestety nie mógł w naszej drużynie zaskoczyć ten blok. Ale w końcówce Michał Środa wzmocnił zagrywkę i ten blok udało się postawić kilka razy i udało się wygrać. Po bardzo dobrej grze w secie trzecim, który wygraliśmy swobodnie, wysoko, wydawało nam się, że możemy odwrócić losy tego meczu i wygrać to 3-2. I początek czwartego seta na to wskazywał. Prowadzenie fajne, prowadzenie wysokie 8-4 po naprawdę dobrej grze i świetnej zagrywce z naszej strony. Odrzuciliśmy przeciwnika od siatki. Była szansa na to, żeby do tej breaka doprowadzić. Niestety w dalszym ciągu pokutuje u nas jedna zasadnicza sprawa. Popełniamy za dużo prostych, indywidualnych błędów. To w moim pojęciu były główne przyczyny tej porażki. Indywidualne błędy naprawdę w sytuacjach prostych, kiedy można było rozstrzygnąć akcję na swoją korzyść. Bardzo się cieszę, że mam taką szeroką ławkę i taką mocną tą ławkę. I powrót Kuby nie tyle co mi na meczach przysporzy trochę kłopotu, kogo wystawić do tej szóstki, bo na pewno będą grali najlepsi, ale na pewno też na treningach zawodnicy będą się bardziej starali. Na pewno nie zagrałem na maksimum swoich możliwości, ale to chyba normalne, że po kontuzji trzeba się po jakimś czasie wdrożyć i na pewno po jakimś okresie czasu ta forma przyjdzie i będzie dobrze. Najlepszym zawodnikiem spotkania został rozgrywający TSV Michał Środa. Dobra drużyna trzymała się razem cały czas, nie kłócimy się na boisku, tylko sobie wzajemnie pomagamy i to daje nam powód, żeby z optymizmem patrzeć w przyszłość. Była to trzecia wygrana z rzędu, która pozwoliła utrzymać status lidera.